Wiesz, z początku tak wszędzie są zgrzyty. Tylko ja nie brałam tego w ogóle, wiesz, bo jak zajechałam, no to jeszcze trochę tych kilogramów miałam za dużo, a zobaczysz, jak z biegiem odcinków, jaka Wiesia fajna się zaczyna robić. No to no, widzisz, o właśnie. Także z tego, także było super, ekstra. A jak ci panowie w sanatorium? No to, wiesz, do żadnego mi serce nie zadrgało. Ale jako koledzy są fajni. A współlokatorka pani miała pokój ze Stenią, no, dobrze. I jak się dogadywałyście? No, to znaczy, wiesz, ona mnie tolerowała, ja ją tolerowałam, bo to, co miałam do niej powiedzieć, to powiedziałam, ona się nie obrażała. Trochę tam jej nauk, wiesz, dałam, ale było w sumie okej. I teraz powiem ci tak, ze mną te baby w tym sanatorium, to wiesz, bo to się potworzyły takie kopie, wiesz, pary. A teraz się okazuje, że nawet nie wszyscy do mnie dzwonią. Chyba jestem jedyną osobą, do której wszyscy dzwonią z naszej grupy. Dzwonią i co, proszą teraz o porad, czy co? No, na przykład dla jednego pana udzielam porady. Ten, co został sam, rzuciła go ta jego adoratorka. Bo mi go szkoda, nie? Bo on widocznie się zakochał, no ale wiesz, są kobiety w wieku takim jak ja, że patrzą u panów na pieniądze. Ona go rzuciła, on płakał, biedulek, dzwonił do mnie, a ja jej mówiłam, a co, nie mówiłam ci, że tak będzie? Ale jeszcze w sanatorium mówiłam to samo. To wiesz, nie słuchał mnie.